piątek, 21 października, w restauracji Parkowa burmistrz Wolsztyna pan Jan Koziołek spotkał się z dyrektorami wolsztyńskich firm. Omawiano tam oferty kredytowania różnych banków oraz możliwości wzajemnej współpracy. Celem rozmów są nowe propozycje i stanowiska pracy. Postanowiono, że spotkania te odbywać się będą cyklicznie. Następne będzie miało miejsce 2 listopada 1994 roku i przybędzie na niej przedstawiciel jednej z firm francuskich, aby rozpocząć współpracę z wolsztyńskimi dyrektorami. Nie dalej jak 3 tygodnie temu i te materiały, które wszystkie wyłożyliśmy tam na stolikach, to są zebrane właśnie w wyniku tego, że udzielają kredytów aż od 200 dolarów wolsztyńskim polderze, który mamy ochotę wydać na początku przyszłego roku, może wiosną. Szczególnie tych dni Wolsztyna, które stają się już powoli bardzo dobrą tradycją, żeby do pewnych koncepcji wrócić jeszcze, jak miało miejsce kiedyś, bo na przykład uważam, że tak.